Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Klaudia i bez zbędnych wstępów zapraszam Cię na drugą część filmiku, jak wykonać szydełkowy okrągły obrus. Poprzednią część zakończyliśmy na rzędzie 16. Tutaj pozostało go tylko wykończyć. Mam przerobiony ostatni słupek i aby go wykończyć, wbijamy się tutaj w trzecie oczko łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, i wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 17 i rozpoczynamy go od trzech oczek łańcuszka, a następnie słupek w pierwszy słupek napotkany. Teraz wykonujemy 6 oczek łańcuszka, nawinięcie i ponownie tutaj będziemy wykonywać pęczki, z tym, że nie mamy 4 teraz pęczków, tylko będą 3. Czyli wbijam się w przestrzeń za pęczkiem i robię słupek. Jeszcze 3 słupki, bo tutaj pęczki składają się z 4 słupków. Wyciągam, wbijam się w pierwszy słupek. I przeciągam przez 2 pętelki. 2 oczka łańcuszka i ponownie za pęczkiem robimy pęczek. Dwa oczka łańcuszka. Ponownie pomiędzy tymi pęczkami tutaj robimy pęczek. Sześć oczek łańcuszka, nawinięcie. Pomijamy pęczek i przechodzimy tu do miejsca, gdzie mamy te 3 słupki i w każdym z tych słupków robimy po 1 słupku. I ponownie 6 oczek łańcuszka, nawinięcie, pomijamy pęczek i w przestrzeń pomiędzy pęczki się wbijamy i wykonujemy kolejny pęczek. Kochani, to jest motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Dotarłam do końca tego rzędu, przerobiłam tutaj ostatni słupek i teraz musimy wykończyć ten rząd. Ponownie robimy to samo co poprzednio, czyli wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd, a zastępował pierwszy słupek. I wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 18 i rozpoczynamy go w sumie od 4 oczek łańcuszka, ponieważ 3 oczka łańcuszka będą zastępowały pierwszy słupek, a to jedno będzie rozdzielające, czyli 1, 2, 3, 4 i teraz nawinięcie i w tym samym słupku, w którym wychodziliśmy, czyli w tym środkowym słupku, przerabiamy jeszcze 1 słupek. W kolejnym słupku słupek. I teraz 7 oczek łańcuszka. I znowu pomijamy tutaj pęczek. Wbijamy się w łuk pomiędzy pęczkami. I wykonujemy pęczek. Dwa oczka łańcuszka i ponownie tutaj pomiędzy pęczkami pęczek.
7 oczek łańcuszka, w pierwszym słupku robimy słupek, w drugim słupku robimy słupek, oczko łańcuszka i ponownie w tym samym słupku, czyli w tym środkowym, gdzie już wykonaliśmy ten jeden słupek, robimy jeszcze jeden słupek i w ostatnim słupku robimy słupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I jestem ponownie na końcu tego rzędu. Przerobiłam ostatni słupek i teraz musimy wykończyć ten rząd w trzecim oczku łańcuszka początkowego. Pamiętajcie, że tutaj mamy jeszcze to oczko rozdzielające, czyli nie w tym, a jedno przed. I robimy oczko ścisłe. Aby przejść do rzędu 19, musimy się przesunąć o to właśnie jedno oczko, na ten środeczek tutaj, czyli na to oczko łańcuszka. I tutaj wykonujemy 3 oczka łańcuszka i następnie słupek w ten kolejny słupek. W kolejnym słupku robimy słupek. 7 oczek łańcuszka. I tutaj pomiędzy naszymi pęczkami wykonujemy jeszcze jeden pęczek. Czyli 4 słupki. Siedem oczek łańcuszka. I teraz tu, gdzie mamy nasze słupki, najpierw w pierwszym słupku przerabiamy jeden słupek, w kolejnym słupku przerabiamy słupek, teraz tu na oczku łańcuszka również pod nim przerabiamy słupek, oczko łańcuszka i pod tym samym, czyli pod łańcuszkiem jeszcze, przerabiamy słupek. I w ostatnich dwóch słupkach po jednym słupku. Przedtem mieliśmy 4 te słupki, a teraz mamy ich 6. 3 i 3 oddzielone oczkiem łańcuszka. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam tutaj ostatnie 3 słupki. Tutaj, gdzie zaczynaliśmy, to też musimy wykonać właśnie ten jeden słupek. I wykonujemy teraz oczko łańcuszka i wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka początkowego, który rozpoczynał rząd i robimy oczko ścisłe. I w ten sposób mamy ten rządek wykończony. Przechodzimy do rzędu 20 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka. I następnie tutaj w te kolejne 2 słupki robimy po jednym słupku. Siedem oczek łańcuszka. I wbijamy się w główkę tutaj naszego pęczka. I robimy pół słupek. 7 oczek łańcuszka i teraz tutaj przez te 3 słupki robimy po jednym słupku. Pięć oczek łańcuszka. I teraz w te 3 słupki po jednym słupku. I to jest, kochani,
kochani, motyw tego rzędu, czyli teraz 7 oczek łańcuszka, pół słupek w pęczek, 7 oczek łańcuszka, 3 słupki, 5 oczek łańcuszka i 3 słupki. I to powtarzamy do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam 3 ostatnie słupki. I teraz musimy wykończyć ten rząd. Robimy 5 oczek łańcuszka. I zamykamy okrążenie w tym trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał nam rząd. I wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 21 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, a następnie w kolejnym słupku robimy słupek. W kolejnym słupku robimy słupek. Teraz tutaj na tym, pod tym łukiem robimy jeszcze 3 słupki. Cztery oczka łańcuszka i teraz pomijamy tutaj ten półsłupek i wbijamy się pod ten następny łuk i tutaj robimy 3 słupki. Następnie w pierwszym słupku robimy słupek, a w kolejnych dwóch łączymy słupek górą, czyli zrobiłam nawinięcie, wbijam się pod w pierwszy słupek, przeciągam przez dwa, nawinięcie, wbijam się pod drugi słupek, przeciągam przez dwa i przez wszystkie pętelki. 5 oczek łańcuszka i półsłupek tutaj pod ten łuk. 5 oczek łańcuszka, nawinięcie i przez pierwsze dwa słupki robimy słupek łączony górą. W kolejnym słupku słupek i na łuku 3 słupki. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem ponownie na końcu praktycznie tego rzędu. Zrobiłam ostatni półsłupek na łuku. I tutaj nie przerabiałam tych 5 oczek łańcuszka, ponieważ tutaj musimy inaczej wykończyć rząd. Mianowicie robimy 2 oczka łańcuszka, nawinięcie i wbijamy się nie tutaj w te oczka, tylko tutaj w główkę i robimy słupek. Przechodzimy do rzędu 22 i rozpoczynamy go najpierw od jednego oczka łańcuszka, które będzie rozpoczynało rząd, a następnie 5 oczek łańcuszka. I teraz przez pierwsze dwa słupki wykonujemy słupek łączony górą, czyli wbijam się w ten pierwszy słupek, przeciągnęłam przez dwa, zostawiłam niteczki na szydełku, wbijam się w kolejny słupek, przeciągam przez dwa i przez wszystkie trzy. W kolejnym słupku robimy jeden słupek. Kolejne dwa słupki łączymy górą. Następnie, tu gdzie mieliśmy 4 oczka łańcuszka, robimy po jednym słupku. Czyli możecie wbić się w każde oczko łańcuszka albo pod łańcuszek wykonać 4 słupki.
Ponownie tutaj dwa słupki łączymy górą. W kolejnym słupku robimy jeden słupek. I teraz ponownie ostatnie dwa słupki łączymy górą. Pięć oczek łańcuszka i półsłupek tutaj pod ten pierwszy łuk. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i przez pierwsze dwa słupki słupek łączony górą. I ponownie tutaj jeden słupek i tu znowu będą dwa łączone górą, czyli już zaczynamy powtarzać motyw tego okrążenia i to, co pokazałam do tej pory, powtarzamy do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu, zrobiłam tutaj półsłupek i znowu nie przerabiałam ostatniego łuku, ponieważ tutaj również musimy wykończyć w inny sposób. W sumie tak samo jak w rzędzie 21 na razie, czyli robimy dwa oczka łańcuszka, nawinięcie i tutaj w te pierwsze oczko łańcuszka, które rozpoczynało nam rząd, wykonujemy oczko ścisłe. Nie oczko ścisłe, przepraszam, tylko słupek. Po to przecież nawinięcie zrobiliśmy. I przechodzimy do rzędu 23. Rozpoczynamy go najpierw właśnie od pierwszego oczka łańcuszka, który będzie rozpoczynał ten rząd, a następnie jeszcze 5 oczek łańcuszka. I teraz tutaj bezpośrednio pod tym łukiem robimy półsłupek. Ponownie 5 oczek łańcuszka i teraz przez pierwsze dwa słupki łączymy słupek górą. W kolejnych dwóch słupkach robimy po jednym słupku, czyli tutaj, gdzie mamy ten łączony górą, robimy jeden słupek i w kolejnym słupku jeden słupek. Następnie dwa słupki łączymy górą, czyli wbijam się w kolejny, nie wykańczam, nawijam, wbijam się w kolejny, przeciągam przez dwa i przez wszystkie. Ponownie w kolejne dwa słupki po jednym słupku. I dwa ostatnie przerabiamy, łącząc je górą. I teraz 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk, 5 oczek łańcuszka i znowu słupek łączony górą przez kolejne dwa słupki. Czyli tutaj nam wychodzi, zobaczcie, łączony górą, dwa zwykłe, łączony górą, dwa zwykłe, łączony górą, a na łukach łańcuszki z 5 oczek i wychodzą nam tutaj 4 takie łuki. I to jest motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem ponownie na końcu tego rzędu. Przerobiłam tutaj łuk, nie przerabiałam tego ostatniego, ponieważ tutaj musimy wykończyć go za pomocą 3 oczek łańcuszka,
a następnie półsłupek nawijany w pierwsze oczko łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd. Przechodzimy do rzędu 24 i rozpoczynamy go od trzech oczek łańcuszka. Następnie nawinięcie, wbijamy się tutaj pod łuk i przerabiamy słupek. 8 oczek łańcuszka. I przerabiamy słupek pod kolejny łuk. 6 oczek łańcuszka. I tutaj mamy te słupki. I na środku jest słupek łączony górą. To w tym słupku przerabiamy najpierw półsłupek, 3 oczka łańcuszka i robimy z tego pikotek, czyli wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka i wykonujemy oczko ścisłe. 6 oczek łańcuszka i wbijamy się tutaj pod łuk. 8 oczek łańcuszka nawinięcie, zahaczamy się o kolejny łuk, przerabiamy przez dwa i nie wykańczamy. Nawinięcie, zahaczamy się o kolejny łuk, przerabiamy przez dwa i przez wszystkie trzy. 8 oczek łańcuszka. I wbijamy się pod kolejny łuk. 6 oczek łańcuszka. I ponownie mamy słupki, więc ponownie w środkowy łączony górą przerabiamy oczko ścisłe. No i tutaj teraz będzie pikotek. To jest, kochani, motyw tego rzędu, czyli naprzemiennie 8 oczek łańcuszka, 6. Tu przed pikotkiem, za pikotkiem mamy 6 oczek łańcuszka, a tu, gdzie robimy słupki łączone górą, to mamy 8 oczek łańcuszka i to powtarzamy do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Przerobiłam sobie tutaj ostatni półsłupek na tym pierwszym łuku, bo tutaj mamy właśnie rozpoczęcie tego rzędu. Dlatego teraz musimy wykończyć i tutaj wykończenie robimy w sposób taki, że robimy 3 oczka łańcuszka i następnie słupek potrójnie nawijany. Czyli nawinęłam niteczkę na szydełko 3 razy i wbijam się tutaj w główkę tego słupka łączonego górą. I wykonuję ten słupek przez dwa, przez dwa, przez dwa i przez dwa. Przechodzimy do rzędu 25 i rozpoczynamy go od jednego oczka łańcuszka, który będzie rozpoczynać ten rząd, a następnie 6 oczek łańcuszka. Nawinięcie i tu, gdzie mamy te słupki łączone górą, to przed słupkiem się zahaczamy. Będziemy ponownie wykonywać słupki łączone górą. Przeciągamy przez dwa, nie wykańczamy. Nawinięcie, wbijamy się pod łuk za tym słupkiem, przez dwa i przez wszystkie trzy. 6 oczek łańcuszka. Półsłupek pod, sprawdzę, tak, pod kolejny łuk. A nie, przepraszam, nie pod kolejny, tylko właśnie jeszcze pod ten łuk. Tak, tu, gdzie mamy pod tym łukiem ten słupek łączony górą, to na tym samym łuku jeszcze robimy
półsłupek. 6 oczek łańcuszka. I teraz tutaj przed pikotkiem na łuku robimy półsłupek. 6 oczek łańcuszka. I półsłupek za pikotkiem. 6 oczek łańcuszka. Półsłupek tutaj na tym łuku. 6 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I pod tym samym łukiem przeciągamy przez 2. Nawinięcie. Pod następnym łukiem przeciągamy przez 2 i przez wszystkie 3. 6 oczek łańcuszka. I pod tym samym łukiem półsłupek. I to jest, kochani, motyw tego 25 okrążenia, czyli de facto same półsłupki i słupki łączone górą oraz łańcuszki. Także zobaczymy się na końcu tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu, na tym pierwszym łuku za pikotkiem. Zrobiłam półsłupek i teraz musimy wykończyć ten rząd. I tutaj robimy 3 oczka łańcuszka i słupek zwykły w pierwsze oczko łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd. Nie w główkę, ja chcę tutaj w oczko. I przechodzimy do rzędu 26. I rozpoczynamy go od 9 oczek łańcuszka. I następnie tu, gdzie mieliśmy słupki łączone górą, to ponownie robimy to samo. Czyli zaczepiam się o łuk. Przeciągam przez 2, nawinięcie, zaczepiam się o łuk, przeciągam przez 2 i przez wszystkie 3. Za tym słupkiem łączonym robimy 9 oczek łańcuszka. I tym razem półsłupek pod kolejny łuk. Teraz 7 oczek łańcuszka. I półsłupek pod kolejny łuk. 7 oczek łańcuszka. Półsłupek pod kolejny łuk. I teraz 9 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I ponownie robimy słupek łączony górą. Tak. Za słupkiem pod łuk i przez wszystkie 3. 9 oczek łańcuszka. I półsłupek pod kolejny łuk. Ten rządek jest bardzo prościutki. Teraz oczywiście będzie 2 razy 7 oczek łańcuszka i półsłupki pod kolejny łuk. Czyli już powtarzamy to, co było na początku. Także spotkamy się na końcu tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Już sobie teraz zaznaczyłam też znacznikiem nasz początek, bo powiem Wam, że już się zdążyłam pomylić, gdzie ja zaczynałam ten rząd. Także przerobiłam tutaj 7 oczek łańcuszka i półsłupek. I teraz musimy wykończyć ten rząd. Zatem robimy 3 oczka łańcuszka. 2 nawinięcia i wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka, który rozpoczynał ten rząd. I wykonujemy ten słupek, podwójnie nawijamy. Przechodzimy do rzędu 27. Rozpoczynamy go od pierwszego oczka łańcuszka, które będzie rozpoczynało rząd.
a następnie jeszcze 12 oczek łańcuszka. I teraz, kochani, tutaj gdzie mieliśmy ten słupek łączony górą, to w tym słupku robimy półsłupek. 3 oczka łańcuszka i półsłupek w tym samym miejscu, jeszcze jeden. 12 oczek łańcuszka. I tak, tutaj ten długi łańcuszek pomijamy, co był z 9 oczek, i wbijamy się tutaj pod ten krótki, pod ten wykonany z 7 oczek. W ten sposób, widzicie, tutaj ten łańcuszek pomijamy i wbijamy się w kolejnym. 7 oczek łańcuszka. Półsłupek pod kolejny łuk, 12 oczek łańcuszka i teraz znowu tutaj ten łańcuszek pomijamy i na słupku łączonym górą wykonujemy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten sam łuk. I ponownie 12 oczek łańcuszka. I ten łańcuszek pomijamy, wbijamy się pod tym z 7 oczek i robimy półsłupek. To jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem na końcu tego rzędu. Przerobiłam tutaj łańcuszek z 12 oczek. I teraz zamiast 7 oczek łańcuszka musimy wykonać 3 oczka łańcuszka i słupek podwójnie nawijany. I wykonujemy go oczywiście w to pierwsze oczko, które rozpoczynało nam rząd. I przechodzimy do rzędu 28. Rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, który będzie zastępował pierwszy słupek, a następnie jeszcze 9 oczek łańcuszka rozdzielających. I teraz, kochani, wbijamy się tutaj pod ten pierwszy napotkany łuk, przed tymi tu mamy te 3 oczka łańcuszka, a tutaj był ten łańcuszek z 12 oczek, to tutaj robimy półsłupek. Teraz 12 oczek łańcuszka. I zaczepiamy się pod kolejnym łukiem. I robimy półsłupek, 9 oczek łańcuszka i tutaj, gdzie mieliśmy łańcuszek z 7 oczek, to pod tym łańcuszkiem robimy 2 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka i półsłupek pod ten łuk. I teraz tutaj ponownie 12 oczek łańcuszka. Półsłupek tutaj pod kolejny ten długi łuk. Pokażę Wam ten motyw jeszcze raz. Czyli teraz 9 oczek łańcuszka,
2 słupki podłóg z 7 oczek łańcuszka. I ponownie 9 oczek łańcuszka. I pół słupek podłóg. No i teraz znowu, kochani, będzie 12 oczek łańcuszka. No i to naprzemiennie robimy do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam tutaj ostatnie 12 oczek łańcuszka. I teraz musimy wykończyć ten rząd. I jak wiecie, po 12 oczkach łańcuszka był ten łańcuszek z 9 oczek. Więc robimy najpierw łańcuszek z 9 oczek. Nawinięcie i teraz tutaj w tym miejscu musimy wykonać jeszcze jeden słupek, ponieważ tutaj mamy dopiero jeden, a de facto 3 oczka łańcuszka i tu przed nim musimy zrobić jeszcze słupek. I teraz oczko ścisłe w trzecie oczko łańcuszka, który rozpoczynał rząd, a zastępował właśnie pierwszy słupek. I przechodzimy do rzędu 23. Rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie 10 oczek łańcuszka. Dwa nawinięcia. I teraz w miejscu, gdzie tutaj mieliśmy ten łuk właśnie z 12 oczek, wykonujemy 10 słupków podwójnie nawijanych. Po tych 10 słupkach robimy ponownie 10 oczek łańcuszka nawinięcie i teraz przechodzimy tutaj, gdzie mamy te 2 słupki, czyli te łańcuszki tutaj pomijamy i w tym pierwszym słupku wykonujemy jeden słupek, a w tym następnym słupku robimy 2 słupki. Ponownie 10 oczek łańcuszka. Dwa nawinięcia i przechodzimy na ten łuk tutaj z 12 oczek i robimy 10 słupków podwójnie nawijanych. I to jest, kochani, motyw tego rzędu. Powtarzamy to do końca tego okrążenia. I ponownie jestem prawie na końcu tego rzędu. Przerobiłam tutaj ostatnie te 10 słupków podwójnie nawijanych. No i teraz musimy wykończyć ten rząd. Tutaj również jeszcze robimy 10 oczek łańcuszka. Nawinięcie. I tutaj rozpoczynaliśmy rząd, więc najpierw w pierwszym słupku wykonujemy jeden słupek. I teraz w tym drugim jeszcze też jeden, żeby były w sumie 3 słupki. I teraz w trzecim oczku łańcuszka zakończamy oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu 30 i rozpoczynamy go ponownie od 3 oczek łańcuszka. One będą zastępowały pierwszy słupek,
a następnie 7 oczek rozdzielających. 2 nawinięcia. I tutaj w każdy słupek z tych 10 będziemy wykonywać jeden słupek, ale będziemy je oddzielać oczkiem łańcuszka. Czyli najpierw w pierwszym słupku robię słupek, 2 oczka łańcuszka, 2 nawinięcia i w kolejnym słupku słupek podwójnie nawijany właśnie. 2 oczka łańcuszka i w kolejnym słupku słupek. I to powtarzamy przez cały ten łuk. Odsunę ten znacznik, żeby nie rozmywał obrazu. I teraz 7 oczek łańcuszka i tu gdzie mieliśmy 3 słupki, to w pierwszym słupku robimy jeden słupek, w drugim słupku robimy 2 słupki, i w trzecim słupku robimy jeden słupek. No i ponownie teraz 7 oczek łańcuszka i słupki podwójnie nawijane, oddzielone 2 oczkami łańcuszka. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem już na końcu tego rzędu. Powiem wam taki off-topic, że już mój telefon, moja kamera, no tak, kamera w telefonie, zapamiętała ustawienia kamery, na jakim powiększeniu ma nagrywać. W każdym razie przerobiłam tutaj te 10 słupków oddzielonych 2 oczkami łańcuszka. Następnie tutaj 7 oczek łańcuszka, słupek w pierwszy słupek i 2 słupki w środkowy słupek. I teraz musimy wykończyć ten rząd. Jakiś mój włos zapodział. I oczywiście zakańczamy to w trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał rząd, a zastępował pierwszy słupek. I przechodzimy do rzędu 31. I rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie 6 oczek łańcuszka. 2 z 2 oczek łańcuszka, który nam tutaj rozdziela te 2 słupki. I najpierw wykonujemy pół słupek. Następnie 3 oczka łańcuszka i pół słupek pod ten sam łuk. Od razu. Patrzę, czy faktycznie od razu. Dobra, słuchajcie, muszę zobaczyć, czy tam są 2 czy 3 oczka. Ojej, jeszcze inaczej, słuchajcie. Teraz musimy wykonać 4 oczka łańcuszka. I na następnym łuku robimy pół słupek. 3 oczka łańcuszka. I pół słupek pod ten sam łuk. I to powtarzamy przez te... przez motyw 10 słupków, czyli teraz 4 oczka łańcuszka, przepraszam, jeszcze mnie troszeczkę choroba trzymie, i pół słupek pod kolejny łuk, 3 oczka łańcuszka,
i pół słupek pod ten sam łuk. 4 oczka łańcuszka. I pół słupek pod kolejny łuk. 3 oczka łańcuszka. I pół słupek pod ten sam łuk. I przez tą resztę jeszcze tych słupków to powtarzamy. I po wykonaniu tej ostatniego robimy 6 słupków, nawinięcie i tu gdzie mamy 4 słupki, tutaj, to w każdym słupku po jednym słupku. Rządki zaczynają się robić coraz dłuższe, prawda? Coraz dłużej to trwa, ale przyjemność jest ogromna. No i znowu 6 oczek łańcuszka. Pół słupek tutaj pomiędzy te słupki podwójnie nawijamy. 3 oczka łańcuszka. Pół słupek pod ten sam łuk. 4 oczka łańcuszka. I pół słupek pod kolejny łuk. Kochani, to powtarzamy do końca tego rzędu. Jest to dosyć prosty motyw tego rzędu, także myślę sobie bez problemu poradzicie. A w tej części filmu to był właśnie ostatni rządek. Spotkamy się w trzeciej części filmiku, na którym wykończymy ten rząd. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam Was cieplutko. No i pa, pa!